Cześć, jeśli chcesz, abyśmy dalej tworzyli streszczenia lektur i prace plastyczne, zasubskrybuj nas. Dzięki. Rany Julek o tym, jak Julian Tuwim został poetą. Autor Frączek Agnieszka. Pewnego wrześniowego dnia 1849 roku na świat przychodzi syn Adeli i Izodora Tuwimów. Rodzice decydują się nadać mu na imię Julek i zastanawiają się, kim zostanie w przyszłości. Pan Izidor twierdzi, że może będzie lekarzem albo adwokatem jak bracia jego mamy. Pani Adela jest jednak zdania, że może on zostać pracownikiem banku jak jego tata. Bez względu na to, kim zostanie, rodzice są przekonani, że już jego pierwsze ła jest wyjątkowe. Zatem i Julek będzie wyjątkowy. Jego ojciec stwierdził, że od razu widać, że dziecko ma zdolności językowe. Sam Izidor Tuwim władał zresztą francuskim, niemieckim, rosyjskim i uczył się nawet włoskiego języka. Adela zauważyła natomiast, że dziecko lubi muzykę i poezję, często zatem nuciła synowi do snu Mazurka Chopina, a gdy tylko trochę podróż czytała mu wiersze. Nie były to jednak wiersze dla dzieci, ale całkiem dorosła poezja, wiersze, które pani Adela jako młoda dziewczyna zapisywała w zeszytach. Julek słuchał poezji z wielkim zachwytem, później zresztą wspomniał te wiersze jako najpiękniejsze, najukochańsze, najniezapomniane. Pasją Julka była również chemia. Jego laboratorium mieściło się na niewielkim taburecie, czyli drewnianym stołku stojącym w rogu kuchni. Chłopiec spędzał wiele godzin w swoim laboratorium, mieszając różne składniki. Proszek do zębów mieszał na przykład z pianą mydlaną, gorącą stearenę wlewał do atramentu. Znosił też z apteki, co się dało. Jego chemicznym doświadczeniem uwielbiała przyglądać się młodsza siostra i ręka. A kiedy Julkowi brakowało już miejsca w jego kuchennym laboratorium, swoje doświadczenia przeprowadzał na podwórku lub na mrocznych schodach, Kamienicy. To właśnie tam przeprowadził swoje wybuchowe doświadczenie. Wpadł bowiem na pomysł. Wymieszał torebki saletry z kilkoma łyżkami siarki i kilkoma szczyptami żółtego proszku niewiadomego pochodzenia, co spowodowało głośny wybuch. Przeraził on wszystkich domowników, sąsiadów, młodego Tuwima, a jego samego poparzu. Nie obyło się bez wizyty u lekarza który posmarował ranę na ręce nieprzyjemną, pachnącą mazią, zabandażował i polecił trzymać rękę przez tydzień na tym blaku. Następnego ranka laboratorium Julka wylądowało w śmietniku. Chłopiec nie przyjmował się tym za bardzo i szybko znalazł sobie nowe zajęcie. Wszak sam pan doktor zauważył, że fantazji panu Julkowi nie brakuje. I rzeczywiście Julek miał mnóstwo pasji, a każdemu nowemu zajęciu chłopiec oddawał się z wielkim zapałem i poświęceniem. Kiedyś Julek bawił się ze swoim kolegą Maksem w Strażaków na podwórku. Ku przerażeniu sąsiada, pana Lałkę, podczas zabawy Julek w kaszkiecie z gazety, pełniącym rolę hełmu strażackiego, spuszczał z balkonu na sznurze od bielizny swojego kolegę. Na szczęście akcja odbyła się bez żadnych niespodzianek i Max szczęśliwie wylądował na ziemi. Stolarz, pan Lałkę, lubił Julkę i był już przyzwyczajony do jego psot. Po tym jak chłopiec własnoręcznie zrobił hałasujący telefon z blaszanych pokrywek i sznurków, po czym rozciągnął je z okna swojego mieszkania do okna Maxa czy po tym, jak Julek podał koledze przepis na niejadalne lody wykonane z irysów, mleka i tajemniczego proszku. Jednak takiej akcji strażackiej pan Lauka jeszcze nie widział. Jednak chłopiec dumny z dobrze przeprowadzonej akcji zapewnił mężczyznę, że już po pożarze i nie ma się co denerwować. Ulubionym miejscem zabawy było według Julka podwórko. Bawił się tu ze swoim przyjacielem Maxem w chowanki i gonitwy, albo grali w klipy, czyli grę polegającą na tym, by klipę, czyli niewielki kijek przyniesiony z parku, wybić jak najdalej poza namalowany na bruku kawałkiem cegły koło. Chłopców włączyła nieokiełznana fantazja i skłonność do urwisowania. Ich przyjaźń zaczęła się od zabawy w strażaków, a później rosła wraz z nimi. To właśnie Max zainteresował w przyjaciela Fryderykiem Chopinem, którego utwory pięknie grał Julkowi na fortepianie. Ponadto Julek był zafascynowany tym, w jaki śmieszny sposób mówi jego przyjaciel, wtrącając rosyjskie słowa. Zresztą nie tylko Max mówił dziwaczną mieszanką języków, bowiem i inni łódcy, sąsiedzi Tuwima, a wśród nich Polacy, Niemcy, Żydzi i Rosjanie, posługiwali się mieszankami języków. Jednak świetnie się dogadywali, a różnice nikomu nie przeszkadzały. Julek był wręcz zafascynowany mową sąsiadów i niekiedy zapisywał nowe słowa, jakby Przeczuwał nową pasję, czyli nowego bzika. Nim jednak tak się stało, Julek dostał bzika na punkcie gadów, które trzymał w swoim domu w terarium. Jego kolekcja składała się z wielu zaskrońców i jaszczurek, które przywiózł z letnich w wakacji w Inowłodziu. Na dodatek jeden z węży okazał się ciężarną samicą, więc wkrótce w domu Tuwimów pojawiło się 13 nowych wężątek. Rodzice tolerowali to osobliwe gadzie towarzystwo, szczególnie kiedy wszystkie zwierzaki siedziały w pokoju Julka albo przemykały dyskretnie pod serwantką czy sofą. Pech chciał, że pewnego dnia jeden z skrońców zdecydował się wypełznąć wówczas, kiedy rodzice przyjmowali w odwiedzinach pewną dobrze zbudowaną panią w kapelusiku. Mimo iż Julek przepraszał damę Tuma, że to tylko za skroniec, kobieta nie przestawała piszczeć na widok gadów, które wybrały ten moment, by uciec z terrarium. Ostatecznie kobieta, wzywając ratunku, zbiegła po schodach i nigdy więcej nie przekroczyła progu domu. Po tym incydencie gady musiały zniknąć z domu. Julek zaniósł je do pobliskiego parku poniatowskiego i wypuścił pod krzewem jałowca. Od tamtej pory w domu państwa Tuwimów nie było więcej zwierząt. Dopiero wiele lat później, gdy Julian wraz z żoną Stefanią zamieszka w Warszawie, zamieszka z nimi również Dżoncio, czyli niewielki pies z potarganą brodą, zgodnie ze słowami Tuwima, najmądrzejszy pies na świecie. Do Inowłodzia, skąd przyjechały gady, Tuwimowie zabierali dzieci na wakacje każdego lata. Zresztą Inowłódź, położony nad Pielicą wśród tomaszowskich lasów, był ulubioną miejscowością letniskową wielu Łodzian. Z wakacji Tamiulek co roku przywoził jakieś skarby, nie tylko gady. Któregoś lata pozbierał na przykład zioła macierzankę, dziewannę i miętę, po czym starannie je wysuszył i zapakował do specjalnych torebek, choć nigdy tych ziółek nie zaparzył. Innym razem zbierał teksty ludowych, piosenek i rysował to, co widział, każdy rysunek dokładnie opisując. Przede wszystkim jednak Julian przywoził z wakacji do domu wspomnienia. Ujeżdżał tam konie, nieprzyzwyczajony do jeźdźców na grzbiecie. Wspinał się na drzewa, pasał krowy, naśladował ptasie trele, zręcznie łapał też wspomniane zaskrońce, a następnie owijał je sobie wokół ramion i szyi, co robiło wrażenie na jego siostrze oraz na kolegach i koleżankach. Irenka wierzyła nawet, że Julek potrafi węże zaklinać. I dlatego żaden nie zrobił mu dotąd krzywdy. Zresztą dziewczynka całe życie uważała brata za czarodzieja. Nawet wówczas, kiedy była już dorosła. Kolegom natomiast Julek urządzał wyścigi wiejskimi bryczkami, choć sam wolał dosiadać konia i galopować na nim. Julek podczas wakacji w Inowłodziu każdą chwilę spędzał z bandą złożoną z kilkunastu podobnych do niego urbisów. Do pokoju wynajętego w pensjonacie, wpadając tylko na chwilę, gnając do kolegów, zbierając różne eksponaty czy ścigając motyle. Pewnego gorącego popołudnia urządził koleżankom kąpiel w rzece. Mieszkańcy Inowłodzia długo wspominali to wydarzenie i śmiechy dzieci. Oczywiście wszystko było dokładnie zaplanowane przez Juliana, a w realizacji zadania pomógł pan Wincenty Cygan, który przewoził swoją łodzią w wczasowiczów na drugi brzeg Pilicy. Początkowo pan Wincenty, kiedy usłyszał o pomyśle Julka i kolegów, nie zgodził się, ale chłopiec miał ogromny dar przekonywania. Ostatecznie pan Wincenty ustąpił i wybrał odpowiednie miejsce na rzece do kąpieli. Impreza zaczęła się od ziemniaków, które Julek z chłopakami zanieśli na łąkę, gdzie zwykle palili ognisko i ukryli pod przewróconym pniem wierzby, który służył im jako ławka. Potem zaprosili ulubionych koleżanki, na przejażdżkę łódką pana Wincentego. Dziewczęta dopłynęły do miejsca wybranego przez przewoźnika, po czym chłopcy na dyskretny znak pana Wincentego tak zakołysali łodzią, że żadna z dziewcząt nie była pewna, czy nie był to po prostu wypadek. Dziewczyny wpadły do wody, ale ich piski w zmieniły się w wesołe śmiechy. Potem chłopcy rozpalili ognisko, przy którym ubrania szybko wyschły, a dzieci do wieczora siedziały parząc sobie palce z kwierczącymi ziemniakami. Tuwię w dorosłym życiu tęsknił za inowłockimi pospsotami i bez troską, nazywając później te lata w łodziu najwspanialszymi Julek w szkole bardzo dobrze radził sobie ze wszystkimi przedmiotami za wyjątkiem arytmetyki, arytma była, jak często wspominał, jego piętą achillesową. Nie potrafił pomieścić jej w głowie, a już najgorsze były zadania z tekstem. Inni uczniowie nie mieli z arytmetyką problemu, tylko Julek podawał zawsze nieszablonowe odpowiedzi, co podobało się zresztą reszcie klasy, tylko nauczyciel, pan Trubicyn, nie podzielał zachwytu nad matematycznymi rozmyśleniami Julka i wstawiał mu kolejną pałę. Nic zatem dziwnego, że chłopiec unikał pokazywania swojego dzienniczka rodzicom. Ci zaś interesowali się postępami swoich dzieci w nauce, dlatego w każdą sobotę sprawdzali oceny i składali podpisy w odpowiednich rubrykach. Aż pewnego dnia dzienniczek Juliana zniknął. Julek przez pewien czas oszukiwał rodziców. Że dzienniczek pokaże im pojutrze, bo zostawił go w szkole. W końcu Julkowie zabrakło wymówek. A i nauczyciele, szczególnie pan Trubicyn, dopytywali się o podpisy rodziców. Bojąc się reakcji rodziców na jego jedynki, Julek opracował plan. Postanowił wyjechać do Ameryki. Niestety z dworca w Łodzi Kaliskiej nie odchodzi żaden pociąg transkontynentalny, więc chłopiec kupił bilet do Sieradza. Bilet kosztował 11 kopiejek, a chłopiec miał zaledwie 8, ale zdobył różnicę sprzedając za 3 kopiejki swoje śniadanie przechodzącemu dragarzowi. W końcu Julian udał się do ciotki Rozali, mieszkającej w Sieradzu wraz z ośmioma synami. W tym samym czasie pani Adela znalazła karteczkę z informacją od syna, że nie jest godzien być jej synem i odchodzi. Zaczęła go zatem szukać. Na początku w szkole, później po biegła na dworzec. Ciotka Juliana była zaskoczona na widok chłopca, a dopytywany zdradził jej okoliczności swoich nagłych odwiedzi. Jeszcze tego samego dnia ciotka Rosalia wysłała więc telegram do Tuwimów, a na drugi dzień porannym pociągiem odesłała Juliana do domu. To nie koniec problemów Juliana z rachunkami. Co prawda tego roku zdał do kolejnej klasy, choć miał poprawkę z arytmetyki, zdawał w kolejnych latach. Niestety w szóstej klasie już mu się nie udało. Fascynacją Julka nie było końca. Teraz wreszcie maszynka, którą zapałem budował od kilku dni, zaczęła działać. Zresztą maszynek było wiele, zaczął je konstruować zaraz po sławnym wybuchu, zbierając różne dziwne przedmioty, od deseczek po sznureczki. Po zabawie w konstruktora chłopiec zajął się magią, ponieważ od zawsze interesowało go to, co tajemnicze, niewytłumaczalne i magiczne. Kiedyś Julek przywiózł swoje siostrze z Warszawy, gdzie u krewnych spędzał Boże Narodzenie, niezwykłe magiczne prezenty. Stęskniona Irenka zachwycała się nimi, ale Julek marzył o prawdziwej magii. Zbierał więc różne przedmioty, które podejrzewał o właściwości magiczne. Julen kolekcjonował też wiele innych niezwykłych przedmiotów: maleńką tańczącą baletnicę, patyczki, które po zmoczeniu zmieniają się w kwiaty, czy widokówki, które ożywały w ciemnościach. Wszystko to chłopiec zakupił w sklepiku przy ulicy Chmielnej 40. Ale były to tylko zabawki, a on marzył o prawdziwej magii. Zbierał zatem butelki z kolorowymi płynami, dziwne kamyczki, kolorowe szkiełka, muszelki i inne przedmioty, które podejrzewa o właściwości magiczne. Julek zbierał też znaczki, widokówki, stalówki, muszle, obrączki od cygar, gazety z całego świata, a im bardziej dziwne były kolekcjonowane przedmioty, tym chętniej je zbierał. Julek miał nawet kolekcję rtęci, co tłumaczyło znikające termometry w domu Tuwimów. Te wszystkie bziki wkrótce ustąpiły kolejnemu. Bowiem Julek zajął się kolekcjonowaniem książek. Pierwsze objawy nowej pasji zaczął zdradzać już w gimnazjum, a z biegiem lat bzik przybierał na sile. Wkrótce kolekcja książek Juliana była ogromna, a wśród nich były książki tak osobliwe jak tomy o pchłach czy szczurach. Zresztą szczurów się trochę bał, a jeśli chodzi o myszy, to sam miał brązowe znamie na policzku, podocznie nazywany myszką. Z jej powodu był narażony całe życie na ciekawskie spojrzenia czy niemiłe komentarze. Tu wima zawsze fascynowało to, co cudaczne, niezwykłe i nikomu niepotrzebne. Zbierał zatem książki o diabłach i potworach, aromatach czy truciznach czy czarnej magii, stare kalendarze, śpiewniki, mapy i pamiętniki. Wyszukiwał je na straganach, w antykwariatach, a niektóre sprowadzał nawet z rzymu, londynu, Moskwy, Lipska czy Paryża. W tym samym czasie, w którym Julek zaczął zbierać pierwsze dziwaczne książki, opanował go również bzik lingwistyczny. Gromadził więc i zapisywał tysiące barwnych, zamorskich słówek, które go zachwycały. Wypisywał je ze słowników i innych książek i notował w kajetach. Zapisywał też liczebniki w różnych językach. Postanowił bowiem, że nauczy się liczyć we wszystkich językach świata. Któregoś dnia przyprowadził do domu nowego kolegę. Był nim dwunastoletni Chińczyk którego Julian spotkał na podwórzu, gdy ten śpiewał piosenkę w swoim ojczystym języku. Chłopiec właśnie tak zarabiał, wędrując po łódzkich uliczkach i śpiewając. Julka intrygowała jedna z piosenek, a więc postanowił ją sobie zapisać po chińsku. Chińskie znaki cieszyły niezmiernie Julka. Wkrótce potem chłopiec wpadł na pomysł, że nauczy się języka esperanto, wymyślonego ćwierć wieku wcześniej przez okulistę doktora Zamenhoff. Po kilku miesiącach Julek znał już... Tak świetnie język, że bez truktu tłumaczył na ten język wiersze Juliusza Słowackiego Leopolda Staffa, który stał się później jego przyjacielem. Zresztą od Esperanto zaczęła się właśnie znajomość Leopolda i Juliana. Wszystkie zainteresowania Julka doprowadziły do najważniejszego bzika Julka, a mianowicie poezji. Tuwimowi dowiedzieli się o talencie syna w pewien nieoczekiwany sposób. Stało się to wtedy, gdy Julek zgubił gdzieś swój klucz od szuflady jego biurka. Początkowo chciał się dostać do szuflady samodzielnie, próbując otworzyć go z scyzorykiem. Jednak konieczna okazała się wizyta ślusarza. Rodzina z ogromnym poruszeniem czekała na specjalistę, ponieważ sama szuflada, a właściwie jej zawartość już od miesięcy intrygowała rodzinę Juliana, szczególnie że klucz do niej chłopiec zawsze nosił przy sobie i strzegł go jak oka w głowie. W końcu ślusarz otworzył szufladę, w której znajdowały się eleganckie bruliony. Ślusarz jako pierwszy domyślił się, że w Brulionach Julek spisuje wiersze. Julian nie miał wyjścia. Musiał przyznać się wszystkim, że od paru miesięcy, a dokładnie od wiosny 1911 roku pisze wiersze. Cała rodzina była przekonana, że to kolejny bzik, który chłopcu przejdzie. Ale wkrótce Brulinów było już 11, a dwa lata po wizycie ślusarza Julian zaczął już te wiersze publikować w Kurierze Warszawskim i w innych gazetach. A następnie w pierwszych zbiorach poety Julian tworzył nie tylko wiersze, ale również skecze, teksty piosenek, tłumaczył literaturę rosyjską i tworzył nawet libretta do operetek. Jedynie nie tworzył dla dzieci, choć Marian Falski, twórca elementarza, wciąż go namawiał. Poeta twierdził jednak, że nie ma o czym pisać dla dzieci, przynajmniej do chwili, kiedy pojawiło się Abecadło, a po nim wiele innych zapadających w pamięć wierszy kojarzonych z dzieciństwem.